Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej. Szczęść Boże, księży dyrektorze. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry. Dwa, Dwa tygodnie Boże. po tragicznym trzęsieniu ziemi Turcja kończy działania ratunkowe w niemal wszystkich prowincjach. Liczba ofiar śmiertelnych kataklizmów w Turcji i Syrii przekroczyła 46 tysięcy. Zakończenie działań poszukiwawczo-ratowniczych w Turcji nie oznacza, że temat jest już zamknięty setki tysięcy osób nadal potrzebuje pomocy Caritas Diecezji Radomskiej włączyła się w pomoc poszkodowanym księże dyrektorze powiedzmy w jaki sposób Caritas pomaga poszkodowanym w Turcji i Syrii Powiedzmy też, w jaki sposób my możemy się włączyć w tą pomoc. Przede wszystkim e, Caritas Polska, która jest obecna w Syrii już od bardzo długiego czasu, e, kiedy ma, otworzyła swoje placówki, m.in. w Aleppo, e, gdzie pomaga miejscowej ludności w podnoszeniu się po czasie wojny. E, więc oni, Caritas Polska, najszybciej uruchamia już pierwsze środki. E, przez Caritas Polskie. Patrz, tutaj też Caritas z decyzji radomskiej. Zbieraliśmy w ubiegłym tygodniu, w niedzielę, środki przy naszych parafiach, kościołach. Ludzie również wpłacają na konto Caritas. Te środki zebrane 28 lutego zostaną przekazane do Caritas Polska, a następnie przez Caritas Polska powędrują do Turcji i do Syrii. Udało się również, z tego co wiem, przetransportować tam, dzięki właśnie też Caritas Polska. dzięki Dzięki Wojsku Polskiemu e, najbardziej takie potrzebne rzeczy. E, mamy, proszę Państwa, zimę w tamtym rejonie. To, to, to są też miesiące, gdzie temperatury spadają e, w okolice zera. Udało się przetransportować i koce, i udało się przetransportować również e, taką odzież ciepłą. Nie mówimy tu o odzieży termalnej, ale ciepłą odzież, koce, kołdry, śpiwory, żeby te osoby, które straciły dach nad głową, mogły również... E, Poczuć się bezpiecznie i ogarnięte, o tak jak mówimy, dosyć ciepło, żeby im było. Ale przede wszystkim, proszę Państwa, cały czas ta pomoc tam jest. To, to jest najważniejsze, że działają oprócz tej pomocy finansowej, działają również i tam wyspecjalizowane, byśmy powiedzieli, jednostki psychologów, psychiatrów, którzy też pomagają tym osobom. No, powiem tak. Kilka. Lat pobytu w Syrii Caritas Polska spowodowało to, że jesteśmy brani przez rząd syryjski, ale również przez państwa ościenne za wiarygodnych partnerów, którym można zaufać i którzy tą pomoc niosą. Jednym z takich znanych programów realizowanych przez Caritas Polska i przez Caritas Diecezjalny, bo to tak trzeba patrzeć, że. Caritas Polska jest jakimś pomysłodawcą, ale to Caritas decyzjalne na swoim terenie rozpropagują i mówią o tych programach. Jest program Rodzina Rodzinie, gdzie polska rodzina wybiera konkretną rodzinę syryjską, przekazuje środki dla konkretnej rodziny syryjskiej. Jednym z takich programów jest tworzenie również mikroprzedsiębiorstw na terenie Syrii, przez, gdzie Caritas Polska pomaga miejscowej ludności na tworzeniu właśnie takich małych przedsiębiorstw, gdzie dajemy tą przysłowiową wędkę, a Rybę. Mhm, czyli taki pełen zakres pomocy niesie Caritas polska w Syrii i w Turcji. E, głównie tutaj w Syrii mówił ksiądz o wojnie. Tak, Natomiast ale, dziś ale też dziś ta pomoc jest, jest również jest, potrzebna w Turcji. Jest potrzebna w Turcji i ta pomoc również dociera do osób poszkodowanych mhm. w Turcji właśnie też przez Caritas polska. Jesteśmy w Radomiu, jesteśmy na terenie diecezji radomskiej. radomskiej. Jak mieszkańcy naszej diecezji mogą się włączyć mieszkańcy Radomia. Tak jak, regionu. Tak jak powiedziałem, można wpłacać na nasze konto z początkiem 45, z dopiskiem Turcja, środki finansowe i te środki finansowe zostaną przekazane właśnie na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku tego trzęsienia ziemi. Mówimy o Turcji, mówimy o Syrii, ale również wiemy, że ziemia zaczęła się w Rumunii. Wiemy doskonale no, też, że ziemia zaczęła się w innych miejscach w Europie. Ta pomoc oczywiście to, to, to inna skala zupełnie trzęsienia ziemi, ale również i tam będziemy starali się docierać z pomocą. Księży Dyrektorze, 24 lutego mija rok od agresji Rosji, rosyjskiego reżimu na Ukrainę. W ubiegłym roku uczestniczyliśmy, obserwowaliśmy wielki zryw serce i festiwal pomocy dla Ukrainy, ale wojna cały czas trwa i ta pomoc jest ciągle potrzebna. Trwa także druga Edycja Paczki dla Ukrainy, akcji organizowanej przez Caritas Diecezji Radomskiej. Dary mają trafić w marcu, czyli już za chwilę, do osób przebywających na terenie Ukrainy. Apelują Państwo do szkół, firm, e, instytucji, osób prywatnych o włączenie się w tę tak, akcję. Z, zachęcamy, mm -hmm. zachęcamy. Ja, ja podpowiem tylko też na początku, że to jest e, bardzo prosta akcja. To może być nawet grupa sąsiadów, którzy zgłoszą się do nas po paczkę. E, w tej paczce znajduje się konkretna lista e, rzeczy, które trzeba zakupić. E, to trzeba zakupić, włożyć do tej paczki i odesłać e, do nas. My zbieramy takie paczki potem następnie wysyłamy do naszego magazynu centralnego i potem te paczki wyjeżdżają już na Ukrainę, do Lwowa, gdzie docierają bezpośrednio. Gdybyście państwo prześledzili nasz Facebook z zeszłego roku, można zobaczyć właśnie też na jednym ze zdjęć, jak rodziny odbierają te paczki w tej pierwszej edycji. A zatem pomoc działa, jest namacalna, rzeczywiście możemy zrobić coś dobrego w tym kierunku, ofiarując taką paczkę. No druga edycja, tak jak w Wspomniałem, a zatem e, pierwsza musiała odnieść sukces. Czy można powiedzieć, że e, podczas drugiej edycji te serca nasze również biją równie mocno? Ja zachęcam do tego, bo tak jak pan tu wspomniał, mamy mówimy o tym, że jest to druga edycja. Ja zachęcam do tego, żeby te serca wybiły mocno. Mamy za chwilę zaczynamy okres wielkiego postu w najbliższą środę, środa Papielcowa. czas w kościele katolickim, który uznawany jest za czas postu, jałmużny i modlitwy. Niech ta paczka będzie więc naszą taką e, jałmużną, przekazaną dla tych najbardziej potrzebujących. A oczywiście e, przekazujemy to dla tych potrzebujących nie w Polsce, ale wysyłamy to za granicę tam, gdzie są e, osoby, które są dotknięte e, głodem, e, brakiem prądu. E, wysyłamy te paczki również do osób, czy też do księży, którzy pracują, pochodzą z naszej diecezji, między innymi do Kołomei, gdzie jeden z księży prowadzi dom dla przesiedlańców czyli tych, którzy uciekli z tych najbardziej objętych walkami regionów i przyjechali do Mej. On w tym momencie, z tego co pamiętam, ma około 80 osób w mhm. takim domu prowadzi, więc to też jest potrzebna, jest żywność potrzebna, jest środki czystości. Mhm. Cały czas jesteśmy gdzieś w kontakcie. Tu z księdzem Michałem też pomagamy, pomagamy też drugiemu naszemu kapłanowi, który pracuje w okolicach Kijowa i też ta pomoc tam dociera, ale również pomoc szeroka, rozumiana, która dociera nie tylko w te dwa miejsca, ale również i rozprzestrzenia się na całą Ukrainę. Można powiedzieć, że mają Państwo rozeznanie w terenie, wiedzą, gdzie ta pomoc jest potrzebna i punktowo jej udzielają. Tak, dokładnie tak jest. Mhm. Ale karycja z decyzji radomskiej to także działania lokalne. Na terenie Radomia i diecezji radomskiej misje pomocy osobom bezdomnym niosą. Diecezjalni street streetwalkerzy odwiedzają pustostany, dworce i altanki, pomagają cały rok, ale, księżyc, dyrektorze, ta pomoc, szczególnie w okresie zimowym, jest bardzo ważna. Szczególnie ważna. Ja bym powiedział tak, że bardziej musimy zadbać o człowieka. Mamy temperatury czasem bardzo niskie, poniżej zera, minus 10, minus 15 stopni. E, nasi e, scytuarkerzy pracują cały czas z tymi ludźmi, wyszukują ich, e, docierają tak, jak tutaj e, pan wspomniał, do miejsc bardzo trudno dostępnych, bo to są kanały ciepłownicze, to są e, działki, to są domki, m, które gdzieś stoją bardzo daleko e, z boku, e, często tak, jak pan mówi, pustostany czy pustostany. Stany, stare fabryki gdzieś. Tam nasi restyturkarze docierają. I tutaj bardzo serdeczne podziękowania składam Radomskiej Straży Miejskiej, bo od lat współpracujemy. W tym momencie również strażnicy są jako. E, Naszymi wolontariuszami, ale przy ta współpraca, a ja mówię wolontariusze, trochę się uśmiechając, ale są przede wszystkim ratownikami medycznymi, bo mają odpowiednie przeszkolenie. I y, patrol taki wspólny z tych workerów i strażników miejskich, y, docierając do takiej osób, do takich osób bezdomnych, udzielana też im jest pierwsza pomoc. Bardzo często te osoby mają pierwsze, powiedzielibyśmy, ślady odmrożeń, pierwsze ślady jakieś tam związane, rany z otarciami, z różnymi innymi rzeczami. Ta pomoc jest udzielana im na miejscu. Oni nie muszą iść gdzieś daleko do szpitala, szukać miejsca, czy, czy, czy nie musi być wzywana karetka. Często są zaopiekowani, jeśli trafiają już na SOR. Do któregoś z naszych szpitali, to są już zaopiekowani. To jest zupełnie mm -hmm. in, inaczej już osoby, które przyjmują, podchodzą do tego. Mm -hmm. Ale Bardzo... można powiedzieć, że oni bezpośrednio ratują życie tym ludziom. Dokładnie. Często to ta jest... pomoc jest może decydująca. Tak. Mm -hmm. No i proszę zauważyć, że od kilku lat nie mieliśmy żadnego zamarzeń do zdjęcia w, na terenie Radomia. To też jest mhm. wytężona praca nie tylko Caritas, ale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który uruchomił e, na czas zimy, uruchamia dwa kontenery, które służą jako ogrzewalnie w naszym schronisku, w naszej noclegowni. My też nigdy nie odmawiamy noclegu nikomu. Jeżeli ktoś do nas się zgłosi, staramy się go przyjąć. Oczywiście warunkiem jest to, że musi być trzeźwy, no. powiedzmy sobie, ale no przy temperaturach jakiś bardzo skrajnie niskich nie odmawiamy nikomu pomocy, dla każdego znajdzie się miejsce. To jest. To co powiedziałam i to, co pan też powiedział, ratujemy życie ludzkie. Mm -hmm. Często to... ludzi, którzy się pogubili i, i gdzieś, e, no, nie potrafią się podnieść, tak? Mm -hmm. Można powiedzieć, że radomscy diecezjani, streetworkerzy, to, to tacy cisi bohaterowie, e, bo o mało się o nich mówi, a może za mało się o nich mówi e... i docenia tą pracę. Znaczy, prawda, wkład... prawda jest taka, że e, przepraszam, że to powiem, ale Dobro nie jest medialne. Dobro nie jest medialne i nie mówi się na temat dobrych rzeczy zbyt wiele. Najczęściej pokazujemy sensacje, ale na temat cytourkerów mówimy, staramy się o nich pamiętać. Mówimy o ich, o ich pracy, mówimy o tym, co, co, co robią. Naprawdę to są ludzie, którzy wykonują te zadania z pasją. Bo z że być trzeba mieć naprawdę otwarte serce na drugiego człowieka. Bo proszę sobie wyobrazić, kiedy ci ludzie wchodzą do pomieszczeń, gdzie no wiele osób wybiegłoby z odruchem zatykając usta, bo odór, który często jest, czy oni, oni widzą, spotykając drugiego człowieka, widzą po pierwsze w nim Chrystusa i widzą człowieka, bo taka jest prawda. To jest piękne, że, że nie widzą kogoś, kto jest e, zarośnięty, kto może ma wszy, kto może e, jest w podartym lub bardzo brudnym ubraniu, kto nie korzystał od iluś tygodni z, e, ze środków czystości. E, oni widzą pod tą skorupą, która jest na zewnątrz, prawdziwego człowieka, a to, że z kimś potrafią stanąć, porozmawiać, czasem to powoduje, że. U tych ludzi pojawia się uśmiech na twarzy, coś, co, co być może nigdy nie, od długiego czasu nie gościło mm. na ich twarzy. Niezwykła, można powiedzieć, misja, powołanie ale to misję, to powołanie również możemy wesprzeć, jeśli nawet nie wchodząc do tych budynków, o których ksiądz wspominał, możemy to zrobić wszyscy i możemy, może zrobić to każdy, nie wchodząc. Może pomóc. Oczywiście zachęcam do tego, żebyście Państwo zaglądali na fanpage naszych Turkerów, który jest na Facebooku. Oczywiście można zajrzeć również na nasz fanpage Caritas Diocesi Radomskiej. Każda z placówek ma również swój fanpage i swoją stronę. Zachęcam, naprawdę jest co oglądać jest, co podziwiać jest, nawet chociażby zostawiając krótki komentarz pod działaniami, to wspieracie państwo tych ludzi. Zachęcam do takiego wsparcia, zachęcam do dawania dobrego słowa, ale również można działania, nie tylko z workerów, ale tutaj o osobach, które pracują na ulicy, trzeba też powiedzieć o pedagogach ulicy, tak? Którzy, to, są, to są pedagodzy, którzy pracują z dziećmi i z młodzieżą na dwóch osiedlach radomskich, socjalnych, na Marii Gaj I na, na drugim osiedlu. Drugie osiedle to jest ulica Mroza, tam pracują nasi pedagodzy ulicy, ale zachęcam Państwa do tego, żebyście wspierali działalność całej Caritas. Każdy to może zrobić, wpłacając dowolną kwotę na nasze konto e, przez naszą stronę internetową, ale również przekazując w tym roku już i od tego roku 1,5%. I o tym teraz porozmawiamy, ale zanim, powiedzmy może o działalności Caritas w ubiegłym roku, pod, zrobili Państwo podsumowanie, no i tutaj liczby mówią, można powiedzieć same za siebie, ponad 50 tysięcy osób skorzystało w ubiegłym roku z pomocy Caritas Diecezji Radomskiej, dwie radomskie jadłodalnie i jedna w Starachowicach w ubiegłym roku wydały około 170 tysięcy posiłków, z kolei z w wypożyczalni sprzętu medycznego skorzystało około 1400 osób. Caritas Diecezji Radomskiej pomaga potrzebującym już ponad 30 lat i chce to robić nadal. Wspomniał ksiądz o 1,5% podatku dla potrzebujących. Akcję, którą państwo prowadzą w tym roku, ona odbywa się pod hasłem Miłość, która procentuje. No, z racji trwającej inflacji, ta miłość musi procentować jeszcze bardziej. E, tak, ale to trochę jeszcze danych statystycznych. W zeszłym roku w ramach 1% zebraliśmy kwotę ponad 630 tysięcy złotych. Mamy podpisane 24 porozumienia indywidualne, czyli to jest pomiędzy Caritas a osobą, która. Cierpi na jakąś chorobę, ma jakieś schorzenie, potrzebuje bardzo drogiego leku, potrzebuje bardzo kosztownej rehabilitacji, a nie stać ją na to. Więc środki zbierane w ramach jednego procenta zostają przekazane na tą konkretną osobę. I tu mówimy o kwocie ponad 400 tysięcy złotych, która została przekazana z tych 630 tysięcy na osoby najbardziej potrzebujące, te, które mają z nami podpisane te 24 porozumienia. Więc proszę Państwa, to jest ogromna kwota. To nie jest kwota, która została gdzieś yy, przejedzona, źle spożytkowana, tylko kwota, która została wydatkowana na konkretną osobę. Caritas nie pobiera. Żadnych opłat od 1%. I tutaj to jest też dla nas takie bardzo ważne, bo słyszymy różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, które prowadzą, zbierają w ramach organizacji pożytku publicznego, zbiera, pobierają część pieniędzy za prowadzenie chociażby księgowości czy, czy za prowadzenie właśnie zbiórek 1%. My takich funduszy nie pobieramy od tych ludzi. To, to, to bardzo ważna informacja, to, to, szczególnie to, dla tych, którzy się wahają, bo tak. pewne zastrzeżenia, wątpliwości. Co do działania tak, organizacji charytatywnej. Ale tu, jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, krótko mówiąc, Caritas, zachęcam do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę internetową. Tam jest publikowany bilans dotyczący naszej działalności, jest publikowane sprawozdanie. Gdyby ktoś uważał, że to jest tylko na stronach, nie, jesteśmy również zobowiązani do przedstawienia i przekazania takiego sprawozdania do Narodowego Instytutu Wolności. Czyli organu, który nadzoruje, można powiedzieć, organizacji pożytku publicznego, jak również do odpowiednich ministerstw. A kontrolują nas, począwszy od najwyższej izby, od Najwyższej Izby Kontroli, skończywszy aż na kontrolach, które mamy tu z działów danych poszczególnych gmin, które kontrolują nasze zadania. Także naprawdę jesteśmy organizacją, która jest transparentna, która jest przejrzysta. Która zanim wyda jeden grosz, nie złotówkę, jeden grosz, to go obejrzy cztery razy, czy jest to właściwe i czy tak, powinni, czy tak to powinno zostać wydatkowane. Zachęcam wszystkich, którzy już zaczęli rozliczać środki związane z podatkiem, do tego, aby przekazać i wpisać. Tam jest taka specjalna rubryka: numer KRS organizacji, na którą chcemy przekazać. Numer KRS Caritas jest bardzo prosty. To jest 0000222733. Prosty, wpisujemy, z automatu przekazujemy 1,5% na Caritas licencji rodowskiej. Ja zachęcam Państwa do tego, żeby te środki przekazywać. Bo tak czy inaczej, jeżeli Państwo nie wpiszą numeru KRS, to środki, które yy, mówimy o 1,5% trafią do budżetu państwa, a stamtąd trafią do Narodowego Instytutu Wolności gdzie z tych 1,5% są realizowane różnego rodzaju programy, między innymi FIO, PRO, ale tu możecie państwo zdecydować, że wasze środki, te 1,5% trafi do organizacji, która działa lokalnie. Działa tu w Radomiu i, 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 na, ter, i w terenie, na terenie diecezji, do Caritas decyzji Radomskiej. Zachęcam i zapraszam do tego, żebyście państwo przekazywali 1,5% bardzo poważne środki. Ktoś zapyta mnie, pan redaktor by za chwilę zapytał, a co z pozostałą kwotą, tak, tych 200 par tysięcy? To jest kwota, która została wydatkowana na dofinansowanie chociażby obozów czy kolonii letnich organizowanych przez parafię. To kwota, która została wydatkowana na leki dla osób, które do nas przychodzą ponad 45 tysięcy rocznie. Wydajemy na leki na osoby, które do nas przychodzą. To są zapomogi, które zostają udzielone osobom takim najbardziej potrzebującym. To są zakupione środki czystości, środki żywności dla osób, które zgłaszają się też do nas po pomoc. Także te pieniądze naprawdę są wydatkowane w sposób właściwy i nieprzejadane. Mm -hmm. Każda mm -hmm. złotówka przekazana na rzecz Karita z diecezji radomskiej będzie właściwie wydana, mówił nasz dzisiejszy gość, ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor Karita z diecezji radomskiej. Dziękuję, panie dyre książe, dyrektorze. <laughs> Dziękuję za spotkanie. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Dziękuję, Boże. Szczęść Boże. Dziękuję również państwu i oczywiście zapraszam na kolejny kontrast już jutro. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.